kochani, jak widzicie po tytule, mam dla was Snapchat Filter Tutorial i robię to w kolaboracji z Sarunią. Jej film możecie zobaczyć tu i link będzie w opisie. Robimy dwa różne filtry i stwierdziłyśmy, że zrobimy razem coś kreatywnego, czego jeszcze na polskim YouTubie nie było, czyli zrobimy filtry ze Snapchata. Wasze ulubione filtry ze Snapchata, nasze ulubione filtry ze Snapchata, te, które nas jakby wypiękniają. Sarunia robi tą wersję z motylkami, tą taką rozświetloną, złotą, przepiękną, brokatową wersję. Ja natomiast robię wersję z kwiatami. Jak wiecie, uwielbiam kwiaty, kwiaty do włosów, po prostu kocham. I co do filtra kwiatowego, to tutaj nie mamy dużej zmiany na naszej twarzy, oprócz tego, że trochę nam... Ten filtr trochę nam zmienia oczy, on te oczy wybiela, sprawia, że one się jakby bardziej świecą. I tego tutaj nie mogę uzyskać, jakby nie mam soczewek takich i tak dalej. Ale ten filtr też rozjaśnia całą naszą twarz, sprawia, że ta twarz jest taka właśnie mega jasna, mega błyszcząca. Także to dziś będę chciała osiągnąć. I najpierw zacznę od korektora, dużej ilości korektora. Mam tutaj mój Studio Skin ze Smashboxa w kolorze Light Neutral. I nakładam sporą ilość tutaj pod oczy, naprawdę dużą ilość, rozjaśniając aż tutaj, słuchajcie, kości policzkowe. Naprawdę dużo korektora, bo właśnie przy tym makijażu chcę, żeby ten środek twarzy był taki bardzo rozświetlony. Tutaj nos, także o wiele więcej korektora niż zwykle. No i co, i ten filtr możecie sobie wykorzystać na jakieś wyjścia, nawet na jakąś imprezkę. To nie jest coś takiego jak, wiecie, jakiś duch czy jakaś zjawa straszna. Także tak spokojnie możecie tak iść po prostu na jakąś imprezę. O, dużo korektora. I wklepuję gąbeczkę Real Techniques. Jeżeli chodzi o podkład, to postanowiłam postawić na PEC5 w kolorze 0.30, to jest ten podkład żelowy. I robię takie kropki tutaj dookoła. Powiem wam, że ten podkład jest bardzo przyjemny, taki zimny nawet. Te zmiany, które nie są zakryte, zakryję sobie moim korektorem Pro Base w kolorze Natural. A jest tutaj tylko kilka takich miejsc, tutaj na czole i z tej strony. No dobrze, jestem zadowolona z efektu i teraz będę używać dwóch sticków rozświetlających. Jeden jest z PEC5 Glow Up Highlighter w kolorze Pearl Rose 010, a drugi to ten z MUA, który już znacie. I ten z MUA nałożę sobie tutaj na szczyty kości policzkowych w dużej ilości. Właśnie ten filtr ma nas tak bardzo rozświetlać. Ale nie chcę tego efektu, może jeszcze tutaj tylko nad usta. Nie chcę tego efektu mieć tutaj na twarzy, bo on naprawdę bardzo mocno świeci. Także ten jest delikatniejszy i nakładam go na nos. Tutaj na szczyt nosa. I tutaj między brwiami. I tu nad brwi. Zrobiłam taką mapę rozświetlaczy. I to wklepuję drugą stroną Beauty Blendera. Teraz będę delikatnie pudrować pudrem mineralnym z L'Oreala. On jest dosyć jasny. I nie zdejmie mi tego całego blasku z buzi, także zacznę od nosa. Teraz kontur, który absolutnie jest tutaj ważny, bo chcę właśnie podkreślić kości policzkowe, wyszczuplić tutaj policzki. Bronzer NARS Laguna. Chcę, żeby te najjaśniejsze punkty się naprawdę wybijały, więc konturowanie dziś będzie mocniejsze. Nie wiem, czy wam też się wydaje, że ten filtr jest dosyć różowy. Przynajmniej u mnie tak wygląda, że właśnie rozjaśnia to buzię tak delikatnie na różowo. Użyję teraz różu z MUA w kolorze Bittersweet i nakładam gąbeczką tutaj pod rozświetlaczem. Oczywiście rozświetlacza jest jeszcze za mało, bo chcę, żeby ta skóra naprawdę się świeciła, błyszczała, była rozświetlona. Użyję MUA Pink Shimmer i płaskiego pędzelka po to, żeby więcej produktu nałożyć. Zanim przejdę do pełnego makijażu oczu, zrobię sobie brwi Wunderbrow. Chcę, żeby brwi pozostały jednak jasne. Robiłam test tego produktu na kanale. Zresztą Saruni go polecałam i ona też go sobie kupiła i jej się podoba. Także dziś ten produkt. Nakładam go teraz, bo on troszeczkę schnie. I po prostu później będę robić makijaż oczu. Okej, zrobiłam sobie takie dość spore brwi, bo będę chciała, żeby oczy były takie ogólnie ogromne.
Dobra, przechodzimy do cieni. Dziś będzie naprawdę ciekawie. Będą bardzo fajne takie złote, rozświetlone cienie. Zaczynam od palety Jeffree Star i od jasnego cienia, który idzie pod łuk brwiowy. I kolor Courtney, czyli ten przejściowy. Tu wszędzie. Ponad powiekę ruchomą. Na środek powieki nałożę sobie złoty cień, który mam tutaj w tej palecie Liquid Metals. Nie nakładam eye primera, bo on mi się zupełnie nie sprawdza. Także palcem, małym palcem nakładam to płynne złoto tu na ruchomą powiekę. Mogę zróbmy zbliżenie, dlaczego jesteście tak daleko. Biorę sobie teraz miedziany brokat i nakładam palcem bezpośrednio na ten cień. Biorę jajko i zbieram sobie to, co się osypało. Teraz jeszcze przyciemnię sobie troszeczkę tutaj to załamanie, więc biorę sobie kolor Confession. Moczę czarny cień i nakładam kreseczkę. Tutaj od połowy nałożę sobie ten kolor Confession zamiast czarnego. Te kreski są takie dosyć wyciągnięte i dramatyczne dzisiaj, bo na dole użyję teraz tego jasnego koloru i nałożę na wewnętrzny kącik. Teraz biorę mój biały liner z LA Girl i zobaczymy, czy się uda, ale chciałabym zrobić tutaj taką cienką linię pod linią rzęs. Którą sobie troszkę utrwalimy jasnym cieniem, żeby nie była taka dramatyczna, żeby bardziej miękko wyglądała. O to mi chodziło. I teraz ten kolor Courtney, który jest kolorem przejściowym pod tą białą kreską. Takie przejście. I troszkę koloru Confession. Dosłownie go tu musnę pod spodem. Taki efekt mi się podoba i teraz to samo robię na drugim oku. Tak wygląda oko. Wiem, że trochę przerażające, ale zobaczycie. Będzie dobrze. Rzęsy z Morphe 43. Naklejam na oczywiście górną linię rzęs. Mam już wyklejone te piękne rzęsy, jestem w nich zakochana. Teraz tusz They Are Real z Benefit. To moje własne rzęsy. Oraz na dolne, w dużej ilości. Chcę, żeby oczy wydawały się ogromne. I usta. Wybrałam coś bardziej takiego miękkiego. Poduszeczka z Sephora Wonderful Cushion w kolorze 01 Wonderful Rosy. Tak wygląda nasz piękny makijaż snapchatowy. I teraz robimy włosy. Zobaczycie pełny efekt. No i co sądzicie, kochani? Czy waszym zdaniem wygląda to jak filtr ze Snapchata? Moim zdaniem tak. Oczy są takie mega powiększone, cera rozświetlona, tak mega. Teraz jeszcze świeci na mnie słońce, kwiaty dostałam w Klairs. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry. Jeżeli macie jakieś inne filtry ze Snapchata, które miałabym odtworzyć, piszcie mi na dole. No i koniecznie odwiedźcie film Saruni, zobaczcie, jak pięknie wyglądała w swoim filtrze. I koniecznie zobaczcie, jak zrobić tamten makijaż. Czekam na wasze komentarze. Liczę na 30 tysięcy łapek w górę. Wiem, że wam się uda. Jeżeli wam się podoba ten makijaż, to zostawcie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!